Nieliniowa rozgrywka, kompletny brak scenariusza, otwarty świat i niebezpieczeństwo czyhające na każdym kroku. Taki właśnie jest świat survivali, gdzie praktycznie wszystko, co napotkamy na swojej drodze, będzie próbowało nas zabić. Brzmi zupełnie jak wakacje w Australii. Można powiedzieć, że Minecraft rozpoczął ten sandboxowy trend, a Daisy Mod po prostu wypełnił luki w formularzu. Ale w ten sposób niezupełnie oryginalny pomysł, w całkowicie przeciętnym symulatorze, dawał graczom coś wyjątkowego, coś co napędzało nowy rodzaj survivali i dało początek setkom gier, które nigdy nie opuściły Early Access. Wiele z tych produkcji zamiast kodu zbudowane było z obietnic i bezwstydnych kłamstw, czyli z czegoś, czego branża obecnie używa za fundamenty swoich tytułów. DayZ zyskało niesamowitą popularność głównie przez bezpardonowe podejście do gracza. I nie to, żeby grze nie pomogła olbrzymia liczba streamów. Chyba każdy z fanów tego gatunku ma w sobie coś z masochisty, bo niejednokrotnie godziny spędzone na przetrząsaniu każdego budynku w poszukiwaniu lootu i sprawnym unikaniu grupek bandytów mogły zostać zmarnowane podczas niefortunnej próby obrócenia się postaci w wąskim korytarzu, co często skutkowało połamanymi kończynami i w efekcie zgonem od Zedów albo przypadkowych graczy. Fenomen DayZ nie leży w mechanice, walce, już na pewno nie grafice, ale w historiach, które tworzyliśmy po każdym respawnie. Wielu fanów, łącznie ze mną, ma przynajmniej kilka takich historii, do których przyjemnie się wraca podczas nostalgicznych wspominek. Nostalgicznych, bo choć efekt pierwszego razu w DayZ utrzymywał się bardzo długo, głównie dlatego, że wiele nowych lekcji survivalu kończyło się zgonem, to mnogość modów, prędkość rozgrywki i już pewna powtarzalność sprawiały, że gra coraz rzadziej miała nas czym zaskoczyć. Pewnym wybawieniem od nieuchronnego marazmu dla DayZ miała być wersja standalone. Gra pozbawiona błędów, na lepszym silniku i z wieloma opcjami, które na tamtą chwilę były dostępne wyłącznie w modach. Niestety obietnice twórców zupełnie rozminęły się z rzeczywistością. Dotyczyło to również ceny. Początkowo zapowiadany niski próg cenowy szybko zmienił się w konsekwentnie rosnącą cenę gry przy stosunkowo znikomych postępach. Twórcy wyszli daleko poza okres świetności DayZ, skorzystali na fali popularności, nie wywiązując się ze swoich optymistycznych obietnic. Gra trafiła do deweloperskiego piekiełka, z którego wydawałoby się, że nigdy nie wyjdzie. I ostatecznie tytuł nigdy nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie był oklejony stickersami Bohemii, która jeszcze ma aspiracje na tworzenie militarnych symulatorów i nie chce sobie psuć reputacji. Tak jak wspomniałem, próg niskiej ceny został ustawiony na poziomie $30 i stopniowo rósł do kwoty $50. Wielokrotnie poprawiany roadmap ostatecznie wskazywał, że grę zobaczymy w 2016 roku. Jednakże i te założenia były błędne, bo DayZ Standalone opuściło EA dopiero w grudniu 2018 roku. Pozostaje zatem zadać pytanie, jak wygląda DayZ po niemal 7 latach produkcji i czy warto je kupić? Przede wszystkim widać usprawnienia w wyczuciu i poruszaniu się postaci. Jest nieporównywalnie lepsze od Army 2, również Arma 3 nie daje takiej swobody. Jedynie skok psuje satysfakcję poruszania się, a gdy dodatkowo ktoś miał do czynienia ze skamem, przepaść pomiędzy tym, co jest, a oczekiwaniami drastycznie się powiększa. Mimo wszystko, zarówno tryb pierwszej, jak i trzeciej osoby oferuje wszystko, czego byśmy wymagali od survival shootera. Dodatkowo w trzeciej osobie znakomicie przydaje się opcja przełączania kamery z prawego lub lewego ramienia, co bardzo ułatwia prowadzenie ognia zza zasłon i winkli. Wrażenie robią też Zedy. Kiedyś robiły wrażenie swoim niesamowitym słuchem i wzrokiem, biegnąc do nas z drugiego końca miasta. Tutaj zauważyłem, że potrafią być kompletnie ślepe, o ile nie wydajemy żadnych dźwięków. Na kucaka można śmiało się koło nich przekradać i rzadko kiedy zareagują, nawet gdy jesteśmy w takiej odległości, że moglibyśmy deptać im po palcach. Skradanie wydaje się preferowaną techniką poruszania się w miejscach zabudowanych również dlatego, że standalone wyleczyło Zedy z klaustrofobii. Raz zagrowane, będą gonić za nami bez względu na to, gdzie się schowamy. Graficznie DayZ cieszy oko, czy to w kwestii modeli postaci, Zedów, ubrań czy warunków pogodowych. Sama Czernaruś nabrała dużo więcej realizmu. Miejsca industrialne zostały rozbudowane, a las faktycznie przypomina las, a nie kupę ziemi z powbijanymi w jej powierzchni drzewami. Tak samo zadbano o jakość broni. Jest sporo opcji modowania i dostosowania jej wedle własnych preferencji. Strzelanie jest uproszczone w porównaniu do Army, dzięki temu jest mniej drewniane, a jednocześnie nie idzie w arcade shootera, jakim jest na przykład PUBG. I tak oto DayZ jest smaczną kompozycją obrazu i dźwięku, która nie goni realizmu na siłę, gdyż znajduje przyjemne w odbiorze optimum. I tutaj kończą się dobre strony DayZ. I choć ze względu na sentyment chciałbym znaleźć więcej pozytywów, to ten tytuł jest w dalszym ciągu mocno zakorzeniony w Early Access. Stabilność serwerów jest tragiczna, jest mnóstwo błędów z teksturami, chyba nawet w Hogwarcie nie ma tyle sztuczek znikania przedmiotów co w DayZ. Brakuje podstawowych funkcji, nie ma grup, chyba że na jakimś serwerze znajdą się mody.
Jazda samochodem przypomina próbę ujeżdżania wielbłąda po ataku epilepsji. Helikopterów nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie. Mechanika rzutu nie istnieje, co najwyżej przedmiot możemy sobie upuścić pod nogi. Rozgrywka ogranicza się do schematu pojawienia się, znalezienia broni, znalezienia przeciwnika i potem kolejnego respawnu po zgonie. Zatem jeśli szukasz odpowiedzi na swoją nostalgię, to DayZ Standalone ci tego nie da i nie warto wliczać tego w cenę. Standalone goni w tym momencie cień tego, czym było kiedyś i wydaje się, że jest zaledwie w połowie. Nowości zachwycają przez pierwsze 30 minut i choć nie powiem, że nie da się z tego tytułu wycisnąć ciekawych historii i epickich akcji, to na ten moment są tytuły, które oferują znacznie więcej w każdym aspekcie. Za cenę 162 zł na Steamie absolutnie nie warto kupować gry, która powinna być dalej w Early Access. Cena w przedziale 60-80 zł byłaby bardziej adekwatna, więc najlepiej czekać na przeceny. I to by było na tyle. Jeśli masz jakieś ciekawe historie z DayZ lub innych survivali, pisz koniecznie w komentarzu. Ja dziękuję za oglądanie i jeśli ci się podobało, to kliknij subskrypcję i łapkę w górę. Jeśli ci się nie podobało, to standardowo łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy i nie pomogą nam go zmieniać.